Powiedz, Janek, tak, MTV Cribs. Witam w moim domu. Igor, zbytnio nie nagrywacie za mnie? Dobra. Za dużo. Dobra. Dzień dobry. Przyszły w odwiedziny. O, fajnie, dobry, to będziecie nam pomagać robić. O, może. Dobrze, wejdę mi tego. Zdawał światło. Czekaj, bo tu ciasto drogie. Na dzień dzisiejszy trochę tu światło. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Janek. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Tereso. My miło tutaj nam jesteśmy się zobaczyć. Wie pani co, może jestem. Może będziecie nam pomagać chociaż po trochu. Chcielibyśmy pomóc. Kurczę, czegoś pani potrzebuje, coś jedzenia jakiegoś, na dzień coś dzisiejszy? Niesik, podejdź tutaj do tych palców. Ty, on się boi, wie pan. Dobra. Słyszeliście, co z nim zrobili? Kto z nim zrobili? Nie wiecie nic? Nie. Powiedz, Wiesik, chodź. Ale on się boi wcale gadać. Ojej. Panie, wzięli jego po prostu, no, o Jezu, zakład pogrzebowy. Przyprowadzili tutaj trumnę wszyściutko i księdza i jego chcieli zawalić, wie? To ten ze szkolnej. Ze szkolnej, Kołonowicz. No. I on teraz tak po prostu się boi, wie pan. Tak wyrządził, wie pan, który ten gruby, ten jakąś. Kołonowicz. On tu był. On chciał pomóc, to ale tu właśnie. Jednego dnia cztery razy przyjeżdżali te zakład pogrzebowy. Boże święty. I jego do worka chcieli, ale że ja stojałam, to ten, no, nie walili, tylko do niego powiedzieli: ty jesteś trup, ty nieboszczyk. I tak robili. Aha. Do niego. Ja nie wiem, co. I on teraz wystraszony, wie pan. Gdzieś możemy usiąść, Janek? Ja tu już żyć nie mogę. Nie za bardzo. Cześć, babcia. Pani, cześć. Może tutaj? Nie, no. Usiądź. Nie, pani siada. Nie ma nawet szans. Janek, bez przesady, no kurde. Tu, w kuchni sobie usiądziemy. Dobra, widzę. Stoimy, dobra. Że kurczę. Ale pączki to są. Na dzień dzisiejszy to tutaj, Janek, powiem ci, że ekwipunku to masz, to wszystko z rejonu? No. Ty, a te, tutaj widzę te obrazki, mateczki boskie. No, to są. Ten, o, to pokażę, dobra? Mogę pokazać kota tego? Bo on taki akuratny. Fajny ten kot, co? No, macha. I tutaj mateczki. No, dobra. Kurde, Janek, a gdzie ty śpisz tutaj? Co? Gdzie ty śpisz? Gdzie mi się da? Kurwa, trochę mało miejsca jest, co? Większe przydałoby się. Nie mamy grzechu. Poszczególnie pan walczy o to, żeby to mieszkanie przejąć, a swoje oddać. Chociaż żeby się opiekował nami, żeby nam nie dokuczali. No. Tylko tym. Prosiłabym, żebyście może wy się zwrócili, coś tak pomogło, żeby nie napadali. Nie, ale jakby ten gruby, co tak wyrabiasz. A pani mówiła, że on coś, jakieś kiszki, coś. Proszę? Że on coś robi tam na szkolnej z dziećmi? Ja nie bardzo je słyszę. To. Co, pani mówiła o Krzysztofie, że on coś robi z dziećmi, tak? No to ci mówię, że jego chciał zawalić do grobu. Aha. Nie no, ale jakby faktycznie przegięli. Ty, Janek, a przyszło. Ale słucha pan, Janku, powie. Dobra. Cztery razy dziennie zakład pogrzebowy przyjeżdżał. I tak, do niego tak trzymają, mówi: ty jesteś trup, ty nieboszczyk. I chcieli go do tego worka walić, co trupy walają. Mhm. Ale ja stojałam, prosili i tak o jakoś uwolnili. To chyba byli z 8 razy i księdza przyprowadzili. I załatwili w szpitalu wszyściutko, że on jest trup. No, mówię wam, panowie, że ja nie wiem. Jego trzeba zamknąć w Choroszczy. Ale, do Choroszczy go trzeba. Ale kto nam to zrobi? Jego trzeba zamknąć.
tego. No lekarza trzeba nie do niego pan, wezwać. Nie, po prostu powie. Nie no. Nie, no. Panie Wiesławie, my to przyjaźni jesteśmy, spoko. Nie, my nic nie zrobimy. Pięknie mi, może wy załatwicie, żeby jego wywalić. W sensie konona, ta? Slitujcie się, panu, jak będziecie mogli, to zróbcie. Żeby konona teraz. Może jego do worka. Janek może tam wrzucić pieniądze, 100 zł, przelewem na konto, pocztą, coś? No możesz tutaj. Ale nie, czy nie. Dostałeś, się pytam. A, teraz nie dostałem nic, tylko... Ale masz dostać na dniach, wiesz? Aha. Pamiętasz? Tam 90 coś złotych. Kartę masz. 80 coś. Dobra. 85. No. Bo pani Tereso, nie no. Nikomu tych czy coś pani nikomu potrzeba? Numerów. Czy wszystko pani ma? Nie a wiem. To ja nic nie mam. Zbieramy puszki z um. Z tego żyję. Ja wiem. Widzę. Czy ma pani wszystkie leki? Na przykład? Potrzebuje pani jakichś leków? Potrzebuję, ale to dzisiaj on nie może dać. Może, tej karty może dla Janka daje, jaką on przekaza, bo zdenerwowany. Gdzie się kłopot? Panie Wiesławie, panu powiesz, jakie leki. Coś potrzeba? Coś kupić? Coś... Ale teraz chcesz się kupić coś? Znaczy w sensie, no nie wiem, gdzieś tutaj jest coś otwarte? Czy teraz to nie. No tak, tak, ale dobra. Nie pokazuj nikomu. Nie możesz karty pokazać. Wszędzie jeździcie też się chciało. Bo Janka znamy, tak? Bo na początku my znaliśmy majora, tak? No. Pokaż Janek, to ten, to nie jest twoje, to jest jakiś ten. Pokaż, o. Nie, karty nie pokazuj. To masz, tego masz nie pokazywać. Tu masz numer konta i powiedz, żeby wpłacali dla ciebie. Dzień dobry państwu, tutaj go, z tej strony, gdy się mówi, no, na dzień dzisiejszy, tutaj go, przepraszam, że jestem w mieszkaniu, gdy się mówi, u mami, tutaj, no, trochę nie takie warunki są tutaj, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli państwo możecie wspomóc mnie jako bezdomnego, tutaj, to z miłą chęcią bym prosił o dokładne pieniążki, jak to się mówi, także... Każdą kwotę tutaj dla kandydata Jana Łosia. I tu jest numer bankowy na dzień dzisiejszy. Akuratny, tak? No tak, jak to się mówi, na ten numerek proszę. Tutaj go... To kandydat, ty... a drugi kandydat to wisi w powietrzu. Zaraz pokażę jeszcze. Tego i właśnie tam, gdzie ma być lotnisko zrobione u Konowica. Aha, ale tylko czterocyfrowe sumy. Mniejszych nie wysyłać. Co najmniej 1000 zł. Tak? No, ile myślę, to myślę, ale w granicach, jak to się mówi, no 4 cyfry to na luzie, bo ja właśnie chcę, zbieram mi tutaj na to lotnisko, żeby jakoś... przeciętnie nawet dla prezydenta Białegostoku na dzień dzisiejszy jeszcze mu pomóc, bo dopóki jest, a... Dobry człowiek? Znaczy nie. Nie, on zły startuje, człowiek. Jak to się mówi, ale już kadencja mu się kończy, a ja startuję na albo na prezydenta, albo na wojewodę. I na dzień dzisiejszy mamusia ma leki, ma jedzenie, tak? No, wszystko ma, bo staram się jej pomóc. Pomagasz, z każdej tak? strony i tutaj. Czyli te pieniądze nie idą na jakieś głupoty, nie, tylko... Nie, na pewno nie na alkohol, nie na nic. Wy państwo nie myślicie, że jak mnie Krzysztof Konor ochrzcił, że ja jestem alkoholikiem. Nie, ja nie jestem alkoholikiem, bo jeżeli alkoholikiem był, to... Siedział no stop przy butelce. No i do tego, albo bym się, nie wiem, chodził nawalony i do tego i o godzinie 22, 3 wracał Janek, do domu. A pokażesz tą słynną aldonówkę? Aldonowską, jak to wygląda? Dzień dzisiejszy posiadam jeszcze jej tyle i to od samego rana, jak to się mówi, to jest aldonowska, jak to się mówi, no... To co by zrobił? A zrobisz porównanie z tą żubrówką? A mogę powąchać? Odkręcisz mi? Masz odkręć, ale to nic, żadnej różnicy nie ma. Ach, mój Boże, źli. Są nuty takie po prostu rumowe, lekko. No, ale ja zabarwiam. Zabarwiasz? To znaczy co? Soczkiem. Aha. No, mam tu specjalny soczek. Żeby wyglądało jak denaturat?
I całkiem inaczej to smakuje. Dobra. To Janek, my będziemy spadać, pożegnasz się na dzień dzisiejszy. Dobre. Państwu, jak to się mówi, i kolegom tutaj przeciętnie będę życzył miłego dnia i tutaj i dobrej podróży tutaj, bo chłopaki może też zmęczeni są tutaj, bo wiadomo, nie przyjechali przeciętnie do mnie takowo w odwiedki tutaj, tylko przyjechali, aby mnie odwiedzić i przede mną, ze mną wywiad zrobić. Ale dobrze. Ale także nie rób tego. A, tak, nie, dobra. Tu popakowane są rzeczy. Przeciętnie liczę, że Sucholaski jeszcze trochę porządku zrobi, ale te okrągłe koła to niepotrzebne są w Białymstoku, bo to robię dla kierowców trochę nie taki porządek. I trzeba... Jeżeli ja będę startował, a wystartuję tutaj i może mi się uda, to także te koła polekwiduję i zrobię tak samo i dalej skrzyżowania byli tutaj. I trzeba, Janek, jakiegoś lajta zrobić niedługo, co? No... Ale takiego akuratnego, z gotówką od razu do ręki, nie... Nie jakieś fachmenty. To nie wiem, albo jutro, albo pojutrze będę robił lajta na bieżąco. Tak? No. Dobra. Także, bo będę wpłacajcie robił... w pieniążki ludzie na dzień dzisiaj, na dzień jutrzejszy. No... A gdzie ten, gdzie wy wyjeżdżacie? Masz broń. Pod Zagrajewo. Do Ełku? To tak, Ełk tam te strony tam masz. Aha. Rodzina mamy, mhm. Do rodziny jedynie. Pod Zagrajewo, aż tam wyjeżdżam w tamte strony, tutaj, bo tam trochę posiedzimy, jak to się mówi, no. Aż się uspokoi ten Kononowicz, tak? No, koniubał, jak to się mówi tutaj, go. A przynajmniej braciszek odpocznie od nerwów swoich, bo on nerwowo nie może wytrzymać, bo... Mściwy jest, by chciał się zemścić na nim. Nie wiem, co on chce zrobić tutaj, ale wiem, że jest ujebliwy i tutaj. Przeciętnie telefon za telefonem i tutaj... Czekaj, 9 dobija, no jeszcze do pierwszej telefony by to chyba 4 albo i 5. No i nawet na mnie, na komórkę tutaj. Także nie sąsiad, wiem. Sąsiad z góry? Sąsiad z góry, z dołu, z boku. I, którzy nabijają po prostu, bo chcą te mieszkanie przejąć. To pani mówi, żebyśmy wpadali, tak? Dobra. Jak coś, ja jestem w kontakcie z Jankiem. Jakby była jakaś pilna potrzeba czegoś, nie wiem, jakieś leki załatwić, coś. Wizytę do lekarza, zawieść. To proszę dzwonić do mnie, dobra? Dobre jest, no. Będziemy wiedzieć wszystko. A to leki to ty, Gumisz, daj ten. To chłopaki może załatwią. Niech to nie da, ja muszę sam to wszystko pozałatwić. Na receptę chodzi, ale ja to sam pozałatwię. Dobra. Dobra. Dobra, dobra.